Witam na kolejnej wyprawie. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczoną kamienicę, w której kręcony był jeden z odcinków serialu Stawka większa niż życie, czyli Hans Kloss. To był chyba odcinek ściśle tajny, nie pamiętam dokładnie. Te schody są bardzo popularne, czy bardzo dobrze widoczne w tym filmie w ujęciach. Sama kamienica leży odłogiem. Pojedziemy, zobaczymy sobie, co się tam jeszcze stało. Obiekt, z tego co wiem, płonął kilka razy, czy raz na pewno. To był odcinek, w którym oprócz Mikulskiego, czyli Klossa, grał również Leon Niemczyk. Tutaj nie będę ukrywał, gdzie jesteśmy, bo tutaj chyba nie będzie nic do dewastacji. Jesteśmy w Płocku. Tutaj ganiali, jak to mówią, po całej tej okolicy, czyli tego wielkiego mostu wzgórza Tumskiego. Ale skoncentrujmy się na samym obiekcie. Tam widzę, że mamy w perspektywie również drugi podobny obiekt. Może uda się tam wejść. Jest to jakaś też stara kamienica, która już wygląda na rozpadającą się. Tutaj mamy samą tą kamienicę z Klossa. No co tutaj jest? Myślę, że za dużo się tutaj nie ostanie, bo jest to wszystko dosyć mocno zagracone. Zobaczymy. To pierwsze pomieszczenie, co my tu mamy, jakąś lodówkę. I to jest chyba pomieszczenie jednoizbowe, którego dalej wejścia nie ma. No, przez okno nie będziemy wchodzić, skoro mamy otwarte drzwi wejściowe. Pełno śmieci. Dobra, wchodzimy. Okej, okay, co tu mamy? No, chyba jakieś urządzenia elektryczne były. Tak. Jest tutaj mnóstwo śmieci. Oczywiście rzeczy związane z motoryzacją. Jakieś drzwi. Tu mamy jakiś wlot powietrza. Co tutaj dalej? No, obiekt jest całkowicie chyba wypróżniony ze wszystkiego, nie licząc tych śmieci. Jakiś fotel się ostał. O, tutaj jakiś bambus w ścianie. Nieźle to było kryte w takim razie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj nic ciekawego nie ma. Ciekawe, czy tu się uda w ogóle wejść na górę. Obawiam się, że może być ciężko. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie kolejne spalone. Tutaj jest to pierwsze pomieszczenie, które oglądałem. Jakaś lodówka chyba spalona. Tutaj jest cały czas ten dach jakby z tych bambusów. Dziwne to jest trochę. Dobra. No, mam nadzieję, że nie będzie to koniec tej eksploracji. O, może tam będzie jakieś wejście. Bo z tej strony tutaj już nic niestety nie ma. A po tonach śmieci, no nie, tutaj nic nie będzie. Po tonach śmieci raczej tak ciężko iść. Tutaj mamy jakieś elementy muru. No, wygląda, że jest tutaj problem z dostaniem się dalej. No, tu w tym pomieszczeniu byliśmy. Tutaj rzut okiem na całość. No nic. Wierzę, że tutaj ja to jestem. Obejrzeć chciałem, a jest zakaz? Zdjęć. Słucham? A zdjęcia pan robi? Nie robię zdjęć. Jak nie, jak tak? Czyli co, nie wolno tu wchodzić? A dlaczego wolno? No, zakazu nie było. Ogrodzony jest, tu zakazu nie ma. No,
Gdzie jest posesja, jest niebar. Wie pan, ta posesja to jest... Tak samo jak i tu. Teren budowy jest i... Bo dziura była, to weź. Ta posesja to jest pusta, z tego co czytałem, wie pan, dosyć długo. To nie jest nieważne. Nie, no nieważne, ale to tak wszędzie jest właśnie. No jak, gdzie jest tu znak? Niech pan powie, gdzie tu znak jest jakiś. Gdzie jest znak, że nie wolno wejść tutaj? No dobrze, no przecież tu nic nie ukradnę, nie? To jest puste. Dobra, spotkanie z ochroną jak zwykle. Kształcące. No nic, wygląda na to, że na górę nie da się wejść. Tak, no będzie to krótki filmik. Głównie ze względu na samą historię, co tu się działo. Tu jest wejście, właśnie chyba przez to wejście się można było udać na górę, ale jest ono zamknięte. No i z rzut okiem jeszcze na tą kamienicę. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał się film, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Na razie.